Start do gonitwy dnia. Memoriał Tomasza Dula, 7 koni już ruszyło z maszyny startowej. Walka o prowadzenie i niespodziewanie prowadzi My Sweet Dream, faworyzowana klacz pod uczniem Andrzejem Mazurkiewiczem, obok siwa Traviola. Traviola stara się teraz wysunąć na prowadzenie. Lila Reznikowa chce wykorzystać atut bardzo niskiej wagi, 48 kg, ale My Sweet Dream nie daje za wygraną i prowadzi. Ta klacz świetnie prezentowała się na padoku przed gonitwami. Na trzecim miejscu Crimson Challenge, wnuk świetnego angielskiego Indian Rich, kupiony jako roczniak w Anglii, dosiadany przez Wiktora Popowa. Na końcu galopuje Cudna Droga pod Mirosławem Pilichem, jedna z dwóch klaczy trenowanych przez Michała Romanowskiego. Z tyłu także Devon, drugi obok My Sweet Dream z faworytów gonitwy. I w połowie zakrętu bez zmian na prowadzeniu faworytka My Sweet Dream, za nią Traviola, siwa klacz pod Lilą Reznikową, blisko Crimson Challenge, tam jest też Dark Chief i za chwilę wyjście na prostą, bardzo lekko galopuje My Sweet Dream, ona ma biegać już za 3 tygodnie w Bratysławie w klasyku w Nagrodzie Wiosennej, oddala się od przeciwników. Siwa Traviola jest już mocno posyłana, a przy kanacie zaatakował Devon pod Wasiutowem ze stajni Walickiego, ale wydaje się, że bardzo lekko galopuje My Sweet Dream i Andrzej Mazurkiewicz chyba sięgnie po drugie dzisiaj zwycięstwo. Tam walka o drugie miejsce, a My Sweet Dream spokojnie biegnie po zwycięstwo. Polem galopują Dark Chief pod Reznikowem i zaatakował niespodziewanie My Sweet Dream. Wspaniały finisz Aleksandra Reznikowa na Dark Chiefie i Dark Chief wygrywa dowolnie Memoriał Tomasza Dula przed faworytką My Sweet Dream, a trzeci jest Crimson Challenge pod Wiktorem Popowym.